glasna, slava glasna, Bože, to tako je partija. Najdostojniejsze ze słów partii. Pijanych lat dożyłem jesieni życia. Znalazłem się na dnie nałogu. Przede mną były dwie drogi. Początek końca lub początek wyzwolenia. Na szczęście jeszcze umiałem odróżnić dobro od zła. Ale zacznijmy od początku. Alkoholowe fascynacje. Nazywamy tych, którzy piją denaturat codziennie, jako podstawowy strumek w nałogu. Denaturat codziennie. Spędziłem je na wymuszonej za kratami abstynencji. Ale na drugim roku zaczęło dokuczać zmęczenia. Przecież pewnego dnia postanawiam nie pić i nie piję. Nie piję tydzień. Moja broń. Ale wciąż przychodzi do mnie, do naszego domu, tłum gości, przyjaciół, aktorów, a ja chodzę z butelką w ręku, dolewam gościom, dosłownie ich upijam, ale sam nie piję i patrzę niemal z bólem w pijących. Siemioni Władimirowiczu! Ten powszechnie uznawany aktor. Pieśniarz, namiętnie kochający życie, niestrudzony w pracy, poeta, wizjoner, to także pański syn, Siemiony Władimirowiczu! Jeżeli czujesz, że woda zaczyna cię wciągać, jeżeli jeszcze nie zrobiłeś zgubnego kroku, dlaczego się nie zatrzymasz, Wołodia? Jest jednie paju. Ja nie lubię chodat na balcy nic mam.
pijany, zanim zacznę pić. Ponieważ to wybucha jak dojrzewający przez kilka dni owoc. Łatwo pokonać nauk, kiedy jest się zrównoważonym. Wybrać życie, kiedy śmierć nie fascynuje. Zachowywać się jak zwykły zjadacz chleba. Koniec listopadowej nocy. Niemrawo zaglądam przez okno. Deszcz ze śniegiem tnie w szyby. Smutek świata aż wyje. Zaczynam konać trzeźwiejąc. Nie mam ze sobą żadnych myśli, żadnych wspomnień, jedynie ogrom przytłaczającego ciężaru winy. Dyszę ze zmęczenia i z ciągłego lęku przed ludźmi, lęku przed światem. Wychodzę do knajpy, siadam z przyjaciółmi, zapraszam wszystkich i pijemy dalej i bawimy się. Znacie nas, artystów, przede wszystkim rubasznych, szczęśliwych. Ale czasami się zataczamy i padamy na twarze. Ale wtedy nas omijacie. Ale powszechnie utarło się przekonanie o lekkości pijanego artystycznego życia! Ja obserwowałem go przez uchylone drzwi pokoju. Eno co obudził się jak zwykle na długo przed świtem. Leżał przerażony, że w całym domu nie ma nic do picia, ani kropelka. Zemia, jeszcze wiertis. Kubki, łyczki, buteleczki, flakon. Pobiegł tam i po chwili wrócił do pokoju z flakonem wody gorońskiej w ręku. Wypowiadam to słowo, siedząc pewnego poranka przy łóżku. Zamykam się z tobą, żeby cię odłączyć od alkoholu. Dwa dni wycia, jęków, błagań, gruźb. Dwa dni wzlotów, upadków. Wszystko śpi wokoło, podłoga, ściany, obrazy, posłanie. Śpią Żydzi w morzu swych koszul nieświeżych. Śpią pojedynczo, śpią mocno objęci.